dlaczego analog. Jak wywołuję rolkę i ją wyciągam i widzę obrazki, to wiem, że stworzyłem obraz. On nie jest cyferkami, jakimiś rzędami, ciągami cyfrowych, nie wiadomo jakich rzeczy, które mogą zniknąć w każdej chwili. Tylko te, ja mam pudło odbitek i pudło negatywów i jak ja przepadnę, to one dalej będą. Troszeczkę wyżej dłoń, lewa. O, tu. Dokładnie tu. Trzy, dwa, przepraszam, trzy, dwa, jeden. Chcę fotografować imaginacje swoje, swoje pragnienia i swoje marzenia. Najbardziej kręci mnie moda, mimo że nie zamykam się na inne dziedziny. To najfajniejsza jest moda, chyba właśnie dlatego, że można nią przemycić swoje fantazje ukryte. Mnie techniczna doskonałość nie interesuje. Na początku mnie interesowała, ale potem jak zobaczyłem, że z analoga nie da się wycisnąć takiej techniki co z cyfry, to pogodziłem się z tym i uważam, że ta nietechniczna doskonałość jest jeszcze lepsza w tym, co ja chcę przekazywać. Wiesz, charakterystyczne ziarno, charakterystyczny kolor, to się wiąże z fantazjami i z marzeniami. Za młody jestem. Nie wiem, jakim jestem fotografem, ale wiem, jakim chcę być fotografem. Czyli każdym. W każdej dziedzinie fotografii jest nauka. No jak już zasmakowałem tego, że tworzę obraz, który żyje, istnieje i jest i zostanie tu na wieki, to już nie potrafię się spod tego uwolnić. Bo to tak jak miłość, nie? Nie da się wyjaśnić.